Widzowie, haker się wkurzył, włączyłem nagrywanie, bo zaczął nagle nawalać mega mocno piorunami tutaj. Słyszysz to, Palion? Słyszysz? No. Ja chyba wiem, dlaczego on się tak wkurzył, no wiadomo dobrze, dlaczego. My to dobrze wiemy. Tak, wiemy, co zrobiliśmy i teraz nie wiem, czy powinniśmy się mu tam pokazywać. Patrz, on tam jest. On coś tam robi. Aha, on wie, że my tu jesteśmy 100%. Wszystko wie. Szybciej. Dobra, czołgam się, uwaga. Dobra. Co znowu, no. Haker? Cześć. Ale się pokazaliście. Co chcesz od nas? Czemu jesteś taki wkurzony? Wy dobrze wiecie, czego ja chcę. Nie wiem. Wiecie, co zrobiliście. Jak to? Co? Co niby zrobiliśmy znowu? Powiedz wiecie, mi. Głupich. Jak? Ale... Ja dobrze wiem. Nie jesteśmy głupi, po pierwsze, a po drugie naprawdę nie wiemy, o co ci chodzi. No, no przecież... Przejdę do rzeczy. Bez owijania. Gdzie jest mój smok? Jak twój smok? No se, go, nie upilnowałeś smoka, którego ci wychowaliśmy! Ty jesteś jakiś dziwny! On był bardzo dobrze zabezpieczony. Ła, no czemu mnie bijesz? Nie wierzę! Ej, no gościu, no przecież za nic nas będziesz tak teraz zabijał? I my nie mamy za ci, nic. Przecież my ci pomogliśmy tego smoka zrobić. Nie mogę. Naprawdę, no, mnie zaosnął, Haker. Najpierw rodzimy ci smoka, pomagamy ci go wychować, a teraz ty go nie upilnowałeś i ci uciekł i zwalasz na nas. No przecież to jest jakiś dramat. Nie dam rady. Przygotowałem mu specjalne miejsce. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby był bezpieczny. Jakie specjalne miejsce? My nawet nie wiemy, co to za specjalne miejsce. Ty nie wiesz, nie wiem, o co nas oskarżasz, gościu. Nie wiesz co, ja mam plan, Toid. Musisz pokazać nam te miejsce, w którym on był i my stwierdzimy, czy on mógł uciec i co się z nim mogło stać, okej? Okay? My się bardziej znamy na tych smokach. Dobra, zaraz wam to zaprowadzę. No to dawaj, no jestem ciekaw, co? Ja my nawet nie wiemy, gdzie to jest. Musimy iść na smoka, rozumiem. No właśnie, że i co ty robisz? Idź na Mateusza. Ej stary, jak on się wkurzy, bo my naprawdę zabraliśmy tego smoka, nie? Jak on się wkurzy, mam nadzieję, że się nie dowie. Czasem nie przyznawaj się, nie? O, nie no, co ty? A? Co? O! Dobra. Dobrze, nie słyszę. Dobrze, nie słyszę. I co? I to jest to miejsce, tak? Jakie miejsce? Nie ma mnie tam nawet! O jakie miejsce znowu chodzi? Gdzie jestem? Jesteś w miejscu. Wow, co jest? Weź tego smoka skąd. Dobrze je rozpoznajecie, pluje prawda? Jakimś jadem i nie da się go zabić. Rozpoznaję to miejsce, bo te smoki wszędzie tutaj latały. No, rozwal go, pokaż jakim jesteś hakerem. Brawo. Już. Nie co będzie nam to? Przeszkadzać. Dobra, chodź tutaj, przeanalizujemy jak przeanalizujmy ten miejsce. Ej, teraz mam taką autentyczną reakcję, że nie wiem, co to jest, naprawdę haker, co to jest? Jak nie wiesz, bardzo dobrze wiecie, co to jest, bo zabraliście mi stąd mojego smoka. No czekaj, dobra, my zaraz sprawdzimy. My zaraz sprawdzimy. Poczekaj, ale jak ty w ogóle tutaj zostawiłeś tego smoka, jak się tutaj zmieściłeś? Widzisz, mam swoje sposoby. Ty masz swoje normalnie czy debilne ty wiesz, pomysły. Że ten smok mógł się przedostać przez te kratki? Nie mógł. No, mógł. Nie wierzę w to. Niby mógł. Jak nie mógł? Mógł je wyważyć normalnie, na luzie. Mógł na przykład spalić je, na przykład. Co to wiesz, za zabezpieczenie? Przecież smok zieje ogniem. On mógł na przykład zaziać tutaj ogniem, to się roztopiło. Wygiąć metal i uciec, no tak, właśnie. A potem zatarł za sobą ślad. Czemu jesteś taki mały nagle? Nie denerwuję. Jaki mały! Dawaj go, taki mały pyrtek! Jaki mały! Dolawy go! I cios! Jak wejść do lawy, to i tak nic nie da. Jak to nic nie da? No wejdź do lawy, nie podpuszczam cię, ale nie wejdziesz. I co? Dla mnie to przyjemność. Czemu ty w ogóle nie... No co jest znowu? No nie zabijaj nas! Ej, widzę, czemu on w lawie nawet nie jest w stanie zginąć? On jest nieśmiertelny, mimo tego, że jest Boże, śmiertelny. Ciągle to samo. Ja jeszcze, więcej nastepaj. Widzę otchłań. Jak to działa, że ty jesteś śmiertelny, ale jesteś nieśmiertelny? Gdzie jest mój smok? No, ale... Gościu, niby mówię skąd? Ci, wytłumaczyliśmy ci już tą sytuację zaistniałą. Nie wierzę w to. No i widzisz, nie to pewnie ty się. To zrobiłeś i teraz podpuszczasz nas, co nie? Przyznaj się. Ja? No. Porwałbym własnego smoka? No żeby nas wrobić, tak, jasne. Przecież to, co zrobiłeś mojemu smokowi, to pokazuje, że nie masz żadnego przywiązania do takich zwierzątek. Mój smok był słaby. Bardzo się cieszę, że zginął. Co ty powiedziałeś w tym momencie? Dobra, nie, dobra, teraz to mnie uruchomiłeś. Eugeniusz nie był słaby. Eugeniusz był silniejszy od twojego debina. Najgorszy smok, jaki widziałem. Wiesz co? Dobrze, że zginął. Ja nie mogę, ja... Czemu ty tak wyzywasz, hejker? Teraz... Pokaż mi, gdzie jest mój smok, Rojan, bo jestem pewien, że to jest twoja sprawa. Ja już mam, wiesz co, ja już mam dość, ja już nie chcę ci nawet przekonywać, wiesz co, rób sobie co chcesz, i tak nie wiem, gdzie jest ten twój smok, weź se malej, jesteś normalnie debinem, nie wiem. Ja wiem! Dobra, to już wiem, dlaczego on uciekł, zobacz.
Co? Ja nie wiem, hejker, jak ty mogłeś tego nie dopilnować? Chodź za mną, Pojan. Poka. Tędy. Tędy. Co tam jest? Tędy. No i tędy uciekł, no zobacz, weź to tam wpłyń. Co to jest? No uciekł tędy na 100%. Ej, no patrz, jest przejście! No ja nie mogę, haker, naprawdę. Ja nie wierzę, ej, dobra, haker, a ty nas oskarżyłeś, nie? Beznadziejnie. W tym miejscu naprawdę. Nie zmieściłby się smok. On potrafi się zmniejszać jak ty. Hakerski smok tak potrafi. Nieprawda. Nie wiadomo. Ej, no patrz, co tu się jedną dziurę nie, masz! No ja drama, nie mogę! Naprawdę. A ty nawet jej nie zauważyłeś? Dwa miejsca już nawet, z dwóch miejsc już smok ci uciekł, zrobił dwie dziury, jedną jakąś przez wodę. I przyszedł do nas. To nie nasza wina, że ty smoka wychowujesz jak jakiegoś, nie wiem, no gościa, który ci ucieka, nie? Ty nie dojdziemy do porozumienia po dobroci. On nie, po jak prostu po dobroci? Cię... Gościu, przecież... Was zmusić. Ja nie ma, nie wierzę. Tragedia. Nie gościu, nie potrafisz wychować se smoka tak w taki sposób, że cię normalnie nie lubi, a jeszcze na nas zrzucasz swoją winę. No przestań nas strzelać. To nie jest moja wina, jestem pewien, że ktoś z was ukradł mi tego smoka. A ja jestem pewien, że jesteś debinem i co? Nie. Nie będziemy się tak bawić. Jak to nie? Jak to nie? Ja mogę tak cały dzień. Spróbuj nas tutaj złapać, co? No dawaj. Jesteś za dużym ogurasem. Nie złapiesz nas tu, nawet nas tutaj nie ciągniesz. Idzie! Nic tu nie zrobisz. Nic tu nie zrobisz. No dzień dobry. Ej, on niszczy to. Dawaj, kopujemy się. Dawaj. Szybko! Ale się zestresowałem. Jesteśmy bezpieczni, dobra, jesteśmy bezpieczni. Walić tego zielonasa normalnie. Zielono. Ej, czemu on jest? A nie, to jest twój nick, dobra. Przestraszyłem się, że jest tak blisko. Co? Ej, on się zmniejszył, on idzie do nas. Nie uciekniecie mi. Uciekniemy, ty nic nie zrobisz. Nie mam trybu kreatywnego, ale i tak was dogonię. Mogę. Przyznaj się, to dlatego chcesz... Ej, no co on robi? Dawaj, szybko. Topię, ile... Jest! O, dobra, uciekamy, jest! Sorry. Uciekamy gdzieś. Oj, to może. Ta, tam jest najlepiej, on tam w ogóle nie potrafi nas złapać w tym morzu. Okej, okay. Dobra. I teraz tu. Pyk. Siup. A, no i gitara. A co to są meduzy? Meduza. Ej! Jest nad nami! Zobacz. I co? Już, wyjdźcie z tej wody. Nie wyjdę. Ej, dawaj wieloryba. Co? Patrz. W tej chwili macie mi powiedzieć, gdzie jest mój smok. Jaki smok? Wy dobrze wiecie. No słuchaj, my ci go tylko pomogliśmy stworzyć, ale nie zajmować się nim. Nie jesteśmy jego niańką, więc gościu, weź się ogarnij. Ła, wieloryb mi bije, no pomóż mi, hiker. Ej, czekaj. Lepiej, żebyś zginął. Będzie nie. Lepiej dla ciebie i fajnie. Mojego smoka. Fajnie jakby się dał, jakby wieloryb mógł nas zjeść. Dawaj, wieloryb No co ty bijesz, wieloryba? Nie, on teraz ciebie będzie bił. Nie. Ale on jest mocny, ten wieloryb. Ej, on był prawie większy niż ty, hiker, i co? Ja teraz mnie nawet nie rozwalisz. Jest słaby. Ja potrzebuję silnego smoka w moim świecie. Kaczuszka. Dobra, haker, to powiedz, masz coś jeszcze, jakąś sprawę, czy ty już skończyłeś bawić się w kotka i myszkę? Ja już chcę wracać do wioski i nie chcę mieć z tą nic wspólnego. Tak, no. Odpocząć, no. Widzę, że nie doszliśmy do porozumienia. No nie dojdziemy, bo nikt ci nic nie ukradł. Dalej ciągnie ten temat. Ja sam znajdę tego smoka. To se znajdź. Nie jesteście mi potrzebni. To czemu od razu tak nie zrobiłeś, jak się zgubił tobie? Myślałem, że mogę wam zaufać. A, te pioruny go biją, widzisz? Już zaraz zabiję. No. Czekaj, a może traci HP? Czekaj, idzie to sprawdzić. Przecież pioruny dużo chyba biją. Ej, zniknął. A co my tu mamy? Gdzie on jest? Co? Gdzie on jest? Ej! Za nami. No i co? Niby, tam masz. No co ci widzę chodzi? Tutaj obecność jakiegoś smoka. Gdzie? Jak? Przecież to jest zwykła góra. Tu nic nie ma. Co ty? Może jest pod wodą. No pod wodą sprawdź. Najlepiej. Co ty próbujesz tutaj zrobić? Tutaj nic nie ma. Typie. Jestem pewien, że gdzieś tutaj jest smok. Gdzie? A ja jestem pewien, że jesteś w błędzie, bo niby jak miałby się tutaj znaleźć? Nie wiem, ale wyczułem to. No to masz słaby węch. O! Co ty robisz? Gdzieś tu na pewno jest mój smok. Tak, jak będzie, trzeba go rozwalić takim sposobem.
Nie wiem, jak noob się zachowuje, nie? Jak noob. No, jest gorzej normalnie. Zabijesz nawet jak zaraz smoka. Yeah! O kurde! Dostałem jakieś... To się tu odwala! Widzieliś tą orkę, jak skoczyła? No, no. Jak ona podskoczyła. Dostałem jakieś osiągnięcie. Aha, kto stał? Dobrze. On odlatuje na minion. Nie, przestań. Ej, ta orka mnie bije. Zostaw mnie, orka. Sorry. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Dawaj. Nie możesz zrobić. Nic mi nie zrobicie. Jak to odlatuje? No i co ty próbujesz? Tutaj, w tym miejscu jest mój smok. Widzę cię. No nie ma go! Gdzie? Jest tutaj. Tam? Jego głowa. Ej, faktycznie, co ty robi głowa twojego smoka? O co kurde! Ty... Co jest grane? Zgrane, no? Ej, coś! Ej, smok! Jak to się go znalazłeś? Jakim ty jesteś mistrzem? No i trzeba było od razu tak znaleźć smoka, a nie na nas. Nie udawajcie głupich. Wiem, że wy go ukryliście. To musiała być wasza sprawka. Nie. Nasza sprawka. Nie daruję wam tego. Wiesz co? Ja nie mogę. Wiesz co? Jeszcze nas dalej będziesz osądzał? Tak, to na pewno zrobiliście wy. A skąd to wiesz? Masz jakieś dowody? Domyślam się. Kto inny mógłby to zrobić? No, nie wiem. Może Nubek? A czemu Nubek miałby tego nie zrobić? Właśnie, czemu wszystko nas? Nubek nie jest na tyle inteligentny, żeby zrobić coś. Oj, zdziwiłbyś się, jest bardziej niż ty. Zejdź z mojego smoka w tej chwili. Nie! O, ty! Ej, Brian zabił sobie smoka! Ej, no właśnie, jakbyś trafił smoka. Kościu, żebyś rozwalił swojego smoka. Panie, dawaj, usiądź na jego smoku. Zmusimy go, żeby nie, zabił swojego smoka. Nie, on już poleciał, wiesz, on już poleciał. Poleciał? Leci, widzisz? Jeszcze się zobaczymy i pożałujecie za to, że mój smok cierpiał. Ale nie cierpię, ja no, nie mogę. Jak nie być, jakby cierpiał, to by umarł. Pamiętaj, że zabiłeś mi Eugeniusza, zdrajco. Ale twój Eugeniusz był beznadziejny. Wiesz co? Jak możesz tak mówić? Dobra, wiesz co? Teraz zabiję twojego smoka. Czekaj. Nie zabijesz go. No nie, czemu ty nie możesz strzelać? No co jest grane? Trafię zaraz w niego. Trafię w tego smoka zaraz. Dobra. Tylko spróbujcie. No nie odleciał. A naprawdę się rozgniewam. Ta, się rozgniewuj. Ja się rozgniewałem, jak mnie Eugeniusza rozwaliłeś. Strajcu. Pa, dawaj. Ja go w ogóle nie widzę. O, dobra, tu. Pyk. Pyk. Czekaj. No. Kurde. Nie dacie mu rady. Nie działa mi w ogóle kusza. Ta kusza jest do niczego. Ty trafiłem? Nie, nie trafiłem. Ale on wolno lata. Hej! No, jak ty wolno latasz, haker. Jesteś tak ciężki, że twój smok to ledwo może cię unieść. Twój smog już się nie może unieść, bo nie żyje. Ej, dobra, przesadziłeś, nie? Przesadziłeś. O nie, ale ci, ale to był diss, no. To był, ej, dobra, nie, Eugeniusz. Strzelaj w tego smoka, strzelaj w tego smoka. Ja go nie widzę, bo ja jakiś, nie wiem, mam distance render zrąbany. Haker mi pewnie ograniczył. Pa! Tylko spróbujcie. Dawaj! Dawaj go! Na! Prawie! Dawaj smoka! Jest! Dostał! Dawaj! Lecimy rozwalić mu smoka. No ty. Tylko spróbujcie tu wejść. Dobra, lecimy. No co, jak spróbujcie tu wejść? Spróbujemy i zobaczymy, kto jest gdzie silniejszy. On jest? Pewnie schował go w tej klatce swojej. Złotej. Złota klatka. Pa, jest tam! Dawaj, otwieraj przejście i strzelamy do niego. Strzelamy. Tylko spróbujcie. O! Dobra. Pogon. Dobra. No nie mo. Jest blisko, jest! Pa! Dostał! Nie! Umiera! Dobrze! Nie. Dobrze! Ile ma HP? Nie wierzę. Zabiliśmy smokera! Ja nie mogę! Uciekamy! Panie, uciekamy! Ale się wkurzy! Ja nie mogę. Stary, spitalaj stamtąd, uciekaj! Uciekam, nie? Uciekam, to będzie dramat, widzowie. O, jeszcze te. O, ja nie mogę, mamy przerąbane, palion. Ale on wkurzył mnie, za bardzo obraził mi Eugeniusza, musiał za to zapłacić. Jestem na chacie. Ja wracam, ja tam płynę, ale nie wiem, czy powinniśmy tam w ogóle być. Myślę, że powinniśmy uciekać stamtąd. Słuchaj, dobra. Nowa miejscówka, rozumiem. Wydaje mi się, widzowie, że w tym odcinku wydarzyło się za dużo. Słuchajcie, haker przekroczył granicę, obraził mi Eugeniusza w taki sposób, szydził z niego. Szydził z niego, powiedział, że jest gorszym smokiem od tego jego smoka. Więc to ewidentnie musiało się skończyć z jakąś karą dla niego i myślę, że
To była dobra kara. Dlatego widzowie, dajcie znać, co o tym myślicie, ale na pewno będziemy musieli się ewakuować i gdzieś ukrywać, bo haker teraz będzie chciał nas zabić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo.